nawet u mnie ta kamera słabiej dobiera tło. Teraz widać, że się zmienia podświetlenie. Ale można naprawdę... Tyle, karabin widać. Witam wszystkich z tej strony ULAT. Jesteśmy dzisiaj na sobotnim nagrywaniu i nagrywamy oczywiście recenzję. I nagrywamy dzisiaj coś ciekawszego, coś czego chyba za bardzo nie było na recenzjach, na pewno u nas nigdy. I nie ma też za dużo recenzji ogólnie takiego sprzętu u nas na YouTubach, ze względu na to, że sprzęt dość drogi, nie każdy go używa. No nie występuje u nas na strzelaniach w takim nasileniu, żeby było po prostu można od kogoś to wziąć, pożyczyć, pokazać innym. Bo nie ukrywajmy, że mało kto chciałby wysłać tak drogi sprzęt, a masz, nagraj recenzję, zobacz jak to działa i pokaż innym. No może być to problem. I czym się dzisiaj zajmujemy? Dzisiaj mamy na blacie lunety termowizyjne od Infireya. Mamy dwa modele. Model troszeczkę tańszy SCP-19W oraz model droższy to jest SCL-25W. I są to dwie lunety termowizyjne od marki Infirey, które otrzymaliśmy na recenzję od sklepu tamet.pl. Jest to sklep, który ma siedzibę w Olsztynie, prowadzi go taki powiedzmy nasz troszkę dalszy znajomy. No i jako, że były takie wtyki, to udało nam się poprosić po prostu, bo nie ukrywajmy, że tutaj to my wyszliśmy z inicjatywą, poprosić o to, żeby udostępnić nam na recenzję, na to, żeby móc Wam pokazać takie sprzęty, bo raz, sami chcielibyśmy wyrobić sobie jakąś opinię na temat tego sprzętu, jak to wygląda i jak się sprawuje, co warto, co nie warto, co ile kosztuje i co, powiedzmy, czy warto płacić więcej za coś, czy to faktycznie nie da nam jakichś dodatkowych efektów. Więc sami chcieliśmy wyrobić sobie opinię, a przy okazji chcemy pokazać to Wam, no i zaprezentować produkt ogólnie szerzej, żeby też więcej osób dowiedziało się o marce, o produkcie i też żebyście Wy mogli wyrobić sobie opinię co do naszego środowiska, do naszych zastosowań airsoftowych, byłoby oczywiście najlepsze. I czy warto pakować się w lunetę na przykład droższą, czy wystarczy ta tańsza wersja za, no, w tej chwili wyraźnie mniej. Ogólnie, jeżeli mówimy od razu o cenach, to warto zwrócić uwagę, że tak, ta tańsza, czyli 19 SCP-19W, przepraszam, nie nauczyłem się na to na pamięć, to jest koszt w tej chwili 6000 zł na promocji. Normalna cena to była, o ile pamiętam, trochę więcej, to było chyba 6700, 6800, jakoś tak. Natomiast wersja 25 SCL-25W to jest koszt około w tej chwili 9 tysięcy, koszt normalny to jest chyba 10 tysięcy. Więc nie są to rzeczy tanie, jakby nie było. No są rzeczy, które bardzo często przekraczają wartość replik, które używamy w bardzo wielu przypadkach, więc no założenie takiej optyki no to już jest coś, nad czym wiele ludzi powiedzmy w ogóle nie zastanawia. Tak czy inaczej wiem, że jest jakaś tam część grona użytkowników, którzy bawią się w nocy, bawią się intensywnie i mają ten sprzęt droższy i mogą sobie pozwolić na takie zabawki i to między innymi raczej pod ich kierunkiem robimy ten film. Obydwie lunetki przychodzą do nas, jak widzicie, w dość takich kulturalnych opakowaniach. Białe opakowania z grafiką produktu, z opisem. Od góry mamy oznaczenia producenta, od dołu mamy kody jakieś tam kreskowe. Od boku mamy po prostu czarne opakowania, ponieważ to są tylko okładki, a samo opakowanie z lunetą to jest czarny kartonik, który wyciągamy i tutaj już za wiele nie ma, poza tam jakimiś tam oznaczeniami co do samego kartonu. Jak już mamy go wyjętego, obydwie kamery wyglądają tak samo, zaraz będziemy otwierać drugą. Odbezpieczamy, otwieramy ten czarny kartonik i mamy tutaj w środku pokrowczyk. Pokrowczyk z całym osprzętem, nic tu już więcej nie ma. I jest to pokrowiec, który mamy tak, od tyłu mamy wejścia na paski. Możemy to założyć sobie na pasek, gdzieś tam, żeby to przenosić, czy na przykład, ja myślałem bardziej o tym, że nie tyle to do paska sobie domontować, tylko na przykład na jakiś pas od na przykład kamery, albo pas od jakiegoś, powiedzmy, rzeczy, plecaka, coś takiego, żeby móc to też sobie zamontować, żeby łatwiej przenosić, żeby nie wrzucać to luzem do plecaka, tylko żeby było raczej na zewnątrz. Pokrowczyk jest piankowany, żeby też zabezpieczyć nasze urządzenie przed jakimś uszkodzeniem ewentualnym. Więc też mamy to w miarę zabezpieczone
w razie jakbyśmy gdzieś tutaj uderzyli, stuknęli, żeby się nic nie wydarzyło. Od boku mam jeszcze dwa zaczepy, no jakbyśmy chcieli to przenosić na pasku, jak najbardziej są zaczepy. Mamy oczywiście dwie kieszonki. Przednia kieszonka, mniejsza, czyli kieszonka na akcesoria. I mamy w niej kilka rzeczy. Przede wszystkim mamy takie ustrojstwo. To jest taka obudowa, którą możemy użyć do przedłużenia gniazda na baterię. Co prawda wtedy oczywiście do gniazdo wystaje nam troszkę za obrys samej lunety, ale pozwala nam użyć akumulatory 16650, które Wam później pokażę, bo mam je tutaj wrzucone do opakowania. Są to troszkę cieńsze baterie niż akumulatory, niż standardowo używamy w naszych latarkach w Airsoftie, ale to też nie jest jakaś tam tajemna technologia, idzie bez większego problemu i na dwóch takich bateriach ta lunetka może nam chodzić nawet do 9 godzin, z tego co powiedzmy z testów nam powiedziano, więc moim zdaniem całkiem długo, tym bardziej, że bardzo często słyszę, że chłopaki oczywiście narzekają na pojemność baterii, na to ile te baterie wytrzymują. Więc to jest fajny bajer i fajnie, że dostajemy to w zestawie, nie musimy tego dokupować. Oczywiście standardowo luneta chodzi na baterię CL123A. Możemy też oczywiście zastąpić zwykłymi takimi akumulatorami topowymi, które powiedzmy są w kształcie baterii i możemy też je wtedy używać. Co prawda trzeba pamiętać, że one bardzo często te akumulatorki mają troszkę niższy woltaż niż standardowa bateria, bo bateria to jest chyba 1,5 V, a te akumulatorki zazwyczaj są 1-2 V ze względu na konstrukcję celi, więc one są troszeczkę mniej wydajne. Co prawda też na tym oczywiście luneta działa, ale zwracam na to uwagę, że może być to jakiś problem. Dalej mamy kabelek USB-C, który pozwala nam podpiąć baterię do komputera, czy rzucić pliki, bo kamera ma też, znaczy luneta ma też formę nagrywania, czy nawet podłączyć się i sterować urządzeniem. Dodatkowo urządzenie ma też aplikację do obsługi przez Wi-Fi. Dalej, co my tu mamy? Mamy też ściereczkę z mikrofibry do ewentualnego czyszczenia obiektywu czy ekranu. Mamy kluczyk z torksami i z jakimś innym chyba płaską końcówką. Jest to kluczyk do instalacji montażu do optyki, ponieważ mamy w zestawie tutaj jeszcze i to jest ostatnia rzecz, którą tutaj chyba mamy, tak? Jest to montaż, taki dość duży, rozbudowany, który możemy sobie domontować do naszego karabinu. Ponieważ standardowo luneta może być wykorzystywana i jako po prostu luneta do skanowania, taka obserwacyjna, jak i sprzęt do montażu na broni. I tutaj zaznaczam również na broni palnej. To nie jest luneta tylko i wyłącznie do celów airsoftowych, broń Boże, bo nie po to w ogóle została stworzona. Jest to luneta do używania na broni palnej, więc jest przystosowana do znoszenia odrzutu i tak dalej, na co zwracam uwagę. Po to dostajemy taki montaż, żeby móc to na takim karabinie zamontować. My ten montaż wykorzystamy jak najbardziej i zamontujemy to do nas na karabinkach. My chcemy, żeby pojawił się też film z rozgrywki z tymi lunetami. Raz, sami wyrobimy sobie wtedy troszkę lepszą opinię. Dwa, będziemy mogli pokazać Wam, jak to faktycznie działa w grze. Nie tylko takie suche nagrania, że tak wygląda człowiek na 100 metrach, tak wygląda na 150 i tak dalej. Tylko chodzi nam o to, żeby w miarę możliwości jak najlepiej pokazać Wam, jak wygląda rozgrywka, jak wygląda airsoft z takim sprzętem. I co nam daje, jaką daje nam przewagę taka optyka, jakie są ewentualne koszty jej użycia i tak dalej. I tutaj mamy właśnie z bokowca mamy takie dość ciekawe śrubki, żebyśmy mogli je sobie rozkręcić, właśnie potrzebujemy tego klucza. Montaż też jest przeznaczony do broni palnej, więc jest troszkę solidniejszy niż większość rzeczy, które my używamy w airsoftie. I po poluzowaniu tej śruby tutaj tylnej, możemy sobie tutaj, obok mamy przycisk, jak go naciśniemy, to odchyla nam się tutaj żabka i w tym momencie możemy założyć tutaj naszą szynelis, czy tam raczej optykę na szynelis i oczywiście to sobie potem zamknąć i potem to z powrotem sobie zabezpieczamy szybciutko naszym kluczykiem, żeby nam to wszystko nie odleciało. I jak dokręcimy sobie kluczykiem tutaj ten uchwyt, to wtedy nie jesteśmy w stanie przyciskiem wypchnąć tego powiedzmy zabezpieczenia, czyli mamy to całkowicie zamontowane na sztywno, żebyśmy nie byli w stanie tego prosto zdjąć. Więc to tyle, jeżeli chodzi o akcesoria, więc chyba możemy powoli przechodzić do najważniejszej rzeczy, czyli tak naprawdę naszej lunety. I chyba ja Wam od razu pokażę, jak wyglądają te akumulatory, bo mamy je w drugiej lunecie. O, tak. Opakowanie oczywiście jest takie same. Druga luneta ma jeszcze jedną różnicę, ponieważ kabel, który mamy podłączony do USB-C, ma też wyjście cinch,
czyli możemy to podłączyć w jakiś tam sposób bezpośrednio do ekranu telewizora i bezpośrednio z tej kamery przenosić obraz na ekran. Co prawda, powiem szczerze, nie za bardzo widzę, gdzie mielibyśmy z tego skorzystać, w jaki sposób. No ale jest coś takiego, więc może skorzystamy. No i mamy takie dwa akumulatory, to jest 16650, czyli są to akumulatorki nie takie typowe, jak mamy w latarkach, chociaż obstawiam, że są latarki, które też z tego korzystają. One są ciutkę cieńsze, bo zamiast 18650, czyli ta pierwsza wartość 18 czy 16, to jest ich średnica. Czyli te są troszeczkę cieńsze, długość jest ta sama. I one właśnie pozwalają nam przy użyciu tego adaptera przedłużyć żywotność baterii. Już w tej ostatniej kieszonce, tak, pierwsze co, to mamy oczywiście jeszcze pas do założenia, oczywiście do założenia do tych klamerek bocznych, więc możemy sobie, tak jak wspominałem, nosić to jako torebkę. Co prawda ja mimo wszystko wolałbym to dopiąć do plecaka na taśmę, czy do jakiejś innej torby, więc możemy to sobie odłożyć na boczek. No i potem mamy jeszcze od Infileia, mamy wrzucone takie cele termiczne, które są ciepłe, żebyśmy mogli przystrzelić sobie karabin czy cokolwiek do naszej optyki. I one są po przełamaniu, one są ciepłe, więc widać je ładnie w termo, możemy sobie do nich spokojnie strzelać, więc bardzo fajna rzecz. Cieszę się, że dostaliśmy, bo będzie nam to potrzebne. No i na końcu mamy jeszcze w folice optyki. Tutaj mamy optykę tą, żebym dobrze położył, tą troszkę droższą. Natomiast tutaj mamy tą optykę troszkę tańszą. I tutaj też oczywiście jest pasek i oczywiście jest trochę celi do przystrzeliwania. Więc zestaw jest identyczny. Chowamy sobie to na boczek. Zaczniemy jeszcze od tej części z bateriami. Żeby dostać się do baterii, mamy tutaj takie pokrętło. Ono jest napisane, oznaczone jako open. Jak je przekręcamy, to jesteśmy w stanie po prostu wypiąć naszą tą zatyczkę. Ona jest oczywiście uszczelniona, żeby tam woda, broń Boże, się nie dostała. I potem wrzucamy nasze akumulatory czy baterie. Jeżeli chcemy użyć akumulatorów, tak jak mówiłem, tych dłuższych, tutaj od boku są oczywiście naklejki, jak umieszczamy nasze baterie. Wrzucamy je tak, jak tutaj jest to opisane. One, jak widzicie, wystają, bo fizycznie raczej nie ma opcji, żeby się zmieściły. Bierzemy naszą pokrywkę. Ona też jest oznaczona plus minus, jak powinniśmy ją założyć. I po prostu ją wciskamy. Ona się zatrzaskuje i mamy wtedy taką dokładkę. Nasza luneta jest powiększona o ten, powiedzmy, element. Co prawda moim zdaniem to nie przeszkadza, bo to nie jest bardzo duże, więc w użytkowaniu nie jest to problem, a jednak żywotność baterii dużo dłuższa. Ewentualnie jak chcielibyśmy to zdjąć, to po bokach to urządzenie ma, znaczy ta dokładka ma przyciski, ściskamy je, wtedy możemy sobie to spokojnie zdemontować. Nie ma problemu, dość prosto, dość łatwo zmieniamy baterię. W zestawie z samą optyką, czy z jedną, czy z drugą, poza tym gniazdem na baterię, mamy tak, z przodu mamy założoną osłonę, żebyśmy nie zabrudzili za szybko czujnika, nie zasyfili i tak dalej, więc mamy taką zamykaną osłonę. Obydwie lunety, i tańsza, i droższa, to posiadają. Z tyłu mamy natomiast gumową osłonę, która ułatwia nam uszczelnienie oka, tak żebyśmy lepiej i wyraźnie widzieli ekran, który mamy tutaj z tyłu. I to powiedzmy, jeżeli tyle, jeżeli chodzi o dodatki. A, klapka jeszcze od baterii jest oczywiście na sznureczku, żebyśmy jej nie zgubili. Jeżeli mamy założoną tą dokładkę na baterię, to możemy sobie tą naszą klapkę, żeby też gdzieś tam nie latała, wpiąć sobie tutaj w gniazdo. Ona też po prostu, no jak zahaczymy, to wypadnie, ale ogólnie jest dodatkowo zabezpieczona, żebyśmy też gdzieś tam jej nie urwali, żeby też było to, powiedzmy, troszkę bezpieczniejsze. Więc pod tym względem też spoko. Jeżeli chodzi o same, powiedzmy, manipulatory na zewnątrz naszej kamery, to mamy tutaj, tak, przede wszystkim z przodu, tutaj w tym miejscu mamy pokrętło od regulacji ostrości do odległości. Pamiętajmy, że to jest tak naprawdę kamera. To nie jest typowa optyka, tylko to jest kamera. I z przodu mamy coś w rodzaju, powiedzmy, regulacji ostrości w obiektywie aparatu. Czyli kręcąc tym, dobieramy sobie ostrość, żeby na danej odległości, na danym powiększeniu, jakie używamy, nasz obraz był ostry. Więc tutaj mamy z przodu pokrętło do właśnie tej regulacji. Z tyłu natomiast mamy pokrętło do regulacji dioptrii. Jeżeli mamy jakąś tam niedużą wadę, powiedzmy, wzroku, to żeby nie używać dodatkowych okularów, bo nie ukrywajmy, no tutaj to może przeszkadzać, bo powinniśmy oko dość blisko trzymać tutaj tego samego ekranu, bo z tyłu jest po prostu ekran, to mamy regulację dioptrii tak, żeby dobrać sobie to do naszego wzroku, żebyśmy dalej ładnie, wyraźnie widzieli. Dalej, od góry samej kamerki mamy przycisk włączania,
Jest to przycisk oznaczony w instrukcji jako P, jest to, czyli power. Zwracam na to uwagę, ponieważ w instrukcji bardzo często jest przyciśnij przycisk P, przyciśnij przycisk C, więc ja zwracam uwagę, włącznik to jest przycisk P, czyli przycisk power. Niżej mamy przycisk M, czyli przycisk menu. I jeszcze niżej mamy przycisk z taką kamerką, jest to przycisk C, czyli przycisk do włączania nagrywania. Włącznikiem, jak łatwo się domyślić, włączamy kamerę, wyłączamy kamerę, to jest taka podstawowa funkcja. Przyciskiem M wchodzimy do menu. Krótkie naciśnięcie przycisku M wchodzi nam do takiego menu szybkiego, gdzie przeskakujemy po poszczególnych funkcjach i krótkie przyciśnięcia przycisku M powodują, że odpalamy te szybkie menu i tymi pozostałymi dwoma przyciskami potem zmieniamy te tryby, które mamy tam w opcjach. Jeżeli dłużej przyciskamy przycisk M, to wchodzimy w takie duże menu, troszkę bardziej rozbudowane, w którym możemy coś tam więcej poustawiać, możemy wyzerować krzyż, ustawić optykę i tak dalej, i tak dalej. Przyciskiem, tą kamerką możemy oczywiście nagrywać i robić zdjęcia. Jeżeli klikniemy krótko przycisk, to kamera robi nam zdjęcie, jeżeli przytrzymamy, to zaczyna nagrywać. I tak samo z wyłączaniem, jeżeli chcemy, żeby przestała nam nagrywać kamera, to musimy dłużej przytrzymać przycisk i ona wtedy kończy nagrywanie. Jeżeli podczas nagrywania naciśniemy krótko przycisk kamery, to kamerka robi nam zdjęcie, nie przerywając jednocześnie nagrywania, co trochę fajna funkcja, bo można taki szybki szocik zrobić. Chyba, że jest to dość łatwo dostępne, dość szybko możemy tutaj sięgnąć, pstryknąć zdjęcie i mieć oddzielnie zdjęcie poza nagraniem, które aktualnie robimy. Od razu co do nagrywania, bo to jest feature, który mnie dość mocno interesował, raz z tego względu, że chcemy nagrać rozgrywkę tą kamerą, chcemy Wam ją pokazać. Dwa, sam rozważając zakup takiego urządzenia, biorę pod uwagę, że miałoby to być urządzenie, które mi zastąpi scope cam, chociażby do nagrań nocnych. I w tym momencie ta funkcja jest dość ważna, tylko tutaj zwracam uwagę. Raz, nie mamy tutaj wymiennej karty pamięci, więc cała pojemność przynajmniej tych dwóch urządzeń to jest 16 giga. Widziałem jeszcze urządzenia z tej marki, które mają po 32 giga, nie widziałem pojemniejszych. Co więcej, urządzenia nie nagrywają dźwięku. Jeżeli chcemy użyć tego jako scope cama i synchronizować obraz z dźwiękiem, no to tu zaczyna być problem, jeżeli chcemy synchronizować kilka kamer. Ja już mam pomysł, jak to ogarnąć. Po prostu w momencie, jak zaczniemy nagrywać kamerą tutaj termowizyjną, to po prostu będziemy przed nią klaskać, tak żeby ona widziała klaśnięcia, a na pozostałych kamerach będziemy mieli dźwięk klaśnięcia. I w ten sposób ja będę w stanie to w miarę synchronizować. Oczywiście perfekcyjne to nie będzie. Ja chciałbym Wam pokazać, jak wygląda menu. Problem polega na tym, że jak włączymy nagrywanie, to ona niestety nie nagrywa menu. Nie nagrywa tego, co ja widzę, nagrywa tylko zwykły dalej ten sam obraz, który ona widzi. Ja nie wiem, czy będę w stanie to nagrać. Ja spróbuję ustawić kamerę tutaj, jakąś inną, która będzie patrzyła w obiektyw. I na tym, na bazie tego, co będę widział na tej kamerze, postaram się zaprezentować Wam, jak działa obsługa tego urządzenia, ale nie jestem pewien, czy mi się to uda, no nie będzie to takie proste. A, jeszcze jedna rzecz, mamy w zestawie kabel do podłączenia do komputera, oczywiście mamy tutaj wejście USB-C schowane pod w miarę szczelną pokrywką, żeby tam woda nam się nigdzie nie dostawała, żebyśmy mogli spokojnie zrzucić sobie pliki. Oczywiście jest też, jak już wspomniałem, aplikacja InfiRay. Klepię gogla, do Maca też ją widziałem i ona się wtedy łączy z kamerką za pośrednictwem Wi-Fi. W instrukcji, którą oczywiście dostaniemy do produktu, bo do produktu dostajemy taką instrukcję. Dość prosta, po polsku, czytelna, napisana bardzo prosto. Tutaj muszę pochwalić, bo jest i kolorowa, i wszystko ładnie widać, więc moim zdaniem naprawdę spoko, jeżeli o to chodzi. Instrukcja czytelna, zaskakująco czytelna, bo trochę na początku bałem się, że będzie to dość skomplikowane, okazało się, że dużo prostsze. I tam w instrukcji też jest napisane, w jaki sposób się łączymy, jaki jest standardowy kod do połączenia się do Wi-Fi i tak dalej. Ale teraz jeszcze taka krótka uwaga co do samych urządzeń. Czym one się tak faktycznie różnią? Bo to jest dość ważna rzecz, jeżeli chodzi o wybór, co by nam bardziej do naszych celów pasowało. Poza oczywiście różnicą ceny, urządzenia różnią się matrycą. Tutaj niestety tak z pamięci Wam nie podam wartości, ponieważ po prostu nie pamiętam. Tutaj mam instrukcję obsługi od tej troszkę droższej, czyli 25. Natomiast do parametrów
19 muszę skoczyć, ponieważ instrukcję dałem Sajko, żeby się po prostu w miarę możliwości z nią zapoznał i wiedział. Podstawową funkcją, która rozróżnia te dwa urządzenia, to jest rozdzielczość czujnika. W droższej wersji mamy 384x288 pikseli, natomiast w tańszej, już Wam mówię, to jest 256x192 piksele. I czyli teoretycznie ta droższa ma większą rozdzielczość matrycy. Z tym, że jest tutaj jeszcze jedna różnica, ma mniejsze powiększenie. Ponieważ ta droższa ma powiększenie od 1,4 do 5,6, czyli mamy nawet standardowo nie mamy typowego powiększenia typu 1, tylko jednak razy już jakim powiększeniem. Natomiast w tej drugiej mamy to najmniejsze powiększenie 2,47, czyli od razu wychodzimy z troszkę większego powiększenia. 2,5 przyjmijmy. I tutaj pojawił się pierwsze zaskoczenie dla nas i to jest taka uwaga dla Was jako przyszłych ewentualnych użytkowników. Jak bawiliśmy się tymi urządzeniami tak po prostu w mieście, braliśmy jedno, drugie, patrzyliśmy przez pierwsze, drugie i porównywaliśmy obraz, to mimo, że na zerowym powiększeniu obraz w tej kamerze jest dużo czystszy, dużo ładniejszy, dużo wyraźniejszy, to w momencie, kiedy zrobiliśmy tutaj zooma, żeby dogonić powiększenie, które mamy w tej tańszej, to ten obraz był już mniej czytelny. Ze względu na to, że jeżeli robimy powiększenie razy cyfrowe, bo to jest powiększenie tylko cyfrowe, razy dwa względem tego powiększenia optycznego, które mamy wstawione, to wycinamy część tej matrycy i w tym momencie ta matryca jest wyraźniejsza. Z takich naszych odczuć, co było dla nas trochę szokiem, mimo że w teorii ta droższa jest lepsza, to do naszych celów, jako że raczej nie będziemy korzystać z powiększenia, ta kamerka po prostu wypadała lepiej. Na niej lepiej widzieliśmy, ponieważ nie musieliśmy jej powiększać, a jej rozdzielczość, i tak co było dla nas trochę szokiem, była i tak zupełnie wystarczająca, żebyśmy rozpoznali, że idzie człowiek, a raczej dwóch ludzi z wózkiem na odległości około 250 metrów. Trzeba było to w mieście, w terenie otwartym, ok. Ale dalej byłem w stanie na tej odległości zidentyfikować, kto to jest i co robi. Co było dla mnie trochę szokiem, bo się po prostu tego nie spodziewałem, że to będzie na tyle wyraźnie widać w tej kamerze z tą niższą rozdzielczością. I między innymi po to nagrywamy dzisiaj te testy, bo zaraz będziemy jechać do lasu i nagrywać, jak przez te kamerki widać, po to, żebyście Wy mogli zobaczyć, jak faktycznie wygląda obraz i zastanowić się, co jest dla nas bardziej, powiedzmy, odpowiednie. Co prawda, tutaj jeszcze zaznaczam, ta kamera 25 SLC jest też w wersji 35. Bazowego powiększenia mamy razy 2, a cyfrowo możemy powiększyć to nawet do razy 8. I w tym momencie wersja ta 35, moim zdaniem, airsoftowo będzie lepsza, bo będziemy mieli bazowo już takie powiększenie pomiędzy tą optyką a tą optyką, ale do tego będziemy mieli ten lepszy czujnik o wyższej rozdzielczości, więc w zerowym powiększeniu będziemy mieli, powiedzmy, obraz powiększenia troszeczkę mniejszy niż tu, ale w tej lepszej rozdzielczości, więc będzie to po prostu moim zdaniem lepiej wyglądać do naszych celów. Bo pamiętajcie, że my nie będziemy używać tych lunet po to, żeby trafić gościa w czoło na 150-200 metrów. Te lunety nam będą głównie użytkowane też jako sprzęt drużynowy do rozglądania się po terenie. Raczej nie będziemy za bardzo z tych dużych powiększeń korzystać i takie bazowe powiększenie, które daje nam dość wyraźny obraz, razy dwa jest zupełnie wystarczające. Nie wiem nawet, czy to jako takie urządzenie skanujące do rozejrzenia się po terenie, te razy 1,4 nie byłoby najlepsze, ale znowu w momencie, kiedy zakładamy to na replikę i staramy się z tego strzelać, to powiększenie razy 1,4 może być problematyczne. Szczególnie jeżeli ja patrzę pod kierunkiem DMR, a nie typowego szturmu. Bo do szturmu, no sorry, używamy biegówki razy 1, więc czemu w tym momencie nie? I to chyba było tyle, co mogę Wam tutaj tak szybko powiedzieć na temat tych urządzeń, na temat jak to działa i tak dalej, opisać te produkty. Mam nadzieję, że wszystko powiedziałem, oczywiście jak co, to komentarze, ale to do tego jeszcze będziemy wracać. A w tej chwili nagramy same działanie urządzenia w lesie, zrobimy kilka testów na różnych odległościach, jak wygląda obiekt, który przechodzi powiedzmy pomiędzy drzewami, jak on się pokazuje na jednej i na drugiej kamerce. Więc tym się zajmiemy zaraz. No bo jesteśmy w terenie i będziemy nagrywać testowanie. Na razie bawimy się 25 kamerką. Ja zacznę najpierw od zabawy funkcjami. Spróbuję nagrać Wam
jak się przełącza funkcje, tak jak mówiłem, menu nie widzicie. Mi chodzi bardziej o to, żeby pokazać Wam, jakie mamy funkcje. Najpierw włączamy kamerę, oczywiście przez przytrzymanie przycisku włącz. Chwilę to trwa, kamerka się włącza. OK, i już mamy obraz. I po jednym krótkim naciśnięciu menu pojawiają nam się kilka opcji. I mamy tutaj raz 1, 2, 3, 4. Ja włączę teraz nagrywanie sobie. OK, mam włączone nagrywanie teraz. Widać tam chłopaków. Chłopacy są na odległości około 100 metrów ode mnie. Widzicie, kamera potrafi się na chwilę zatrzymać i dostosować się do ilości światła. Tutaj mamy na przykład kolegę naszego. To jest synu. Nie, to ojciec. 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 Fajne masz okulary, masz takie ciemne plamy okularów na twarzy, nie? Twarz jest jaśniutka. I zobaczcie, jak bardzo kontrastowo kamera się dostosowała, jak tylko skierowałem na niego obiektyw. A teraz oddalam, gdzie ona nie wyłapie już takiej różnicy cieplnej, to ona sama przeskakuje i dobiera ilość, czułość tego czujnika, nie wiem jak to nazwać, do tego, co faktycznie widzi. I tak wyglądają chłopacy, którzy są na około 100 metrach. Przechodzimy teraz w menu i teraz mogę się bawić powiększeniem. Powiększenie razy 2, razy 3 i razy 4. I tutaj jeszcze oczywiście możemy się bawić trochę ostrością. Widzicie? Tracimy ostrość. Ja teraz zjadę. Zatrzymam to w rękach, więc będzie nam trochę drżeć. No ale to jest najlepsza ostrość, jaką mogę uzyskać na tą odległość. I to jest największe powiększenie. Teraz zmniejszymy powiększenie i pobawimy się jeszcze czułością światła. Widzicie? Jasnością obiektu, znaczy nie tę czułością światła, co jasnością. Ja mam nadzieję, że to się cały czas nagrywa. Mamy kilka trybów jasności. Klikamy jeszcze raz menu i teraz możemy sobie zmieniać kolorystykę. Bo mamy white hot, jak wcześniej było, teraz mamy black hot. Ojciec, proszę bardzo. W black hot lepiej widzimy otoczenie, mam wrażenie, niż w white hot. Potem mamy, to jest zoom, mamy, bo mi wyszło z menu. Potem mamy ciepłe, czyli red hot, chyba tak by trzeba to określić, czyli daj, mamy czarne otoczenie, ale mamy wszystko, co jest naprawdę ciepłe, jest czerwone dodatkowo. Co widzicie, i tutaj już w otoczenia praktycznie ojca nie widać. I mamy jeszcze oczywiście kolorowo tutaj, o i tutaj już widać otoczenie wokół ojca, widzicie? Troszkę inaczej dobierane jest, powiedzmy, czułość. Ojciec się chowa za drzewem, prawie go nie widać. A tam chłopacy, tylko ta różowa poświata mi osobiście nie pasuje. Ale powiem Wam szczerze, że w tym momencie najfajniej moim zdaniem wygląda oto. Dlatego, że tak, dość kontrastowo widzimy cele. I zobaczcie, że dalej widzimy tło, bo jak mieliśmy, że white hot, to za ojcem już było praktycznie kompletnie ciemno, a tutaj dalej widzimy obraz. Nagrywa? Nagrywa. Dobra. Przycisk włącznika możemy szybko zwiększać powiększenie. Taka jeszcze funkcja, to dopiero teraz się zorientowałem. I teraz jeszcze mamy ziarno. Co prawda tutaj nie wiem, czy jest sens nam to włączać. Nie wiem, co to zmienia. Tutaj coraz więcej szumów nam się pojawia, czyli to jest pewnie jakaś czułość do wyregulowania. Ja na razie zostawię najniższą. I ostatnia rzecz, no to możemy zmieniać sobie kolor krzyża, czy tam siatki celowniczej. Cała czerwona, cała zielona. I możemy też zmieniać sobie typ siatki celowniczej. Na taki bardziej klasyczny jakiś. O. Taki do, powiedzmy, kolimator. Siatka, plusik zwykły, kółeczko, kropeczka i celowniczek. I oczywiście kolory. Powiem Wam szczerze, ja mam tylko nadzieję, że wszystko, co robię, od razu pojawia się na nagraniu. Że to nie znika. O, teraz się chłopaki chyba troszkę schowali. No, słabo ich widzę, ale ja ich widzę. No, ten, no, spoczko, łażą tam. Więc ojca dalej widać. Dobra, i tak to wygląda w obydwu kamerach, jeżeli chodzi o te podstawowe funkcje, które mamy w szybkim menu.
te bardziej rozbudowane menu, powiem szczerze, nie będę Wam pokazywał, jak to działa, nie będę Wam pokazywał, bo nie za bardzo udało mi się ustawić tej kamery, żeby to nagrać. I te rzeczy już, powiedzmy szczerze, no te głębsze menu już chyba fajnie, jakbyśmy sami patrząc i widząc, co się dzieje, mogli to regulować. Mamy tam oczywiście regulację położenia siatki celowniczej, mamy regulację jasności, kontrastu, możemy włączyć to, że kamera sama się dostosowuje do oświetlenia, czy raczej do ilości ciepła, które widzi, to wszystko możemy włączyć, wyłączyć. W tej chwili w obydwu kamerach mamy to włączone. I teraz tak naprawdę nagramy Wam, postaramy się nagrać, jak wygląda różnica pomiędzy jedną a drugą kamerką. I teraz idę sobie po drugą. Dobra, ja się bawię 25 i ojciec bawi się 19 i stoimy dosłownie kilka metrów od siebie, no metr od siebie, powiedzmy sobie szczerze. I spróbujemy Wam nagrać, jak to wygląda z jednej i z drugiej kamery. Dobra, ale teraz widzę różnicę w tym czujniku, wiesz? No, będziemy jechać na tych ustawieniach, proszę. Dobra, jesteśmy na... Obydwa jesteśmy ustawieni na white hot. Może się cofnąć trochę, żebyś był widoczny w obiektywie. I będziemy patrzeć. Tam są chłopaki, odległość około 100 metrów. I jesteśmy na zerowym powiększeniu, tak? Ja widzę chłopaków bardzo wyraźnie i widzę też dość dobrze kontrast tła. I jak się rozglądam, to widzicie, że kamera też dobiera jasność do tego tła, dość szybko przestawia. Ojciec, jak to u Ciebie wygląda? Gorzej niż w Twojej. No to na pewno. Jest różnica, nie? Tutaj jest faktycznie jest duża różnica. Myśleliśmy, że będzie mniejsza. Dobra, ja teraz zrobię powiększenie razy 2. I u mnie już tutaj zaczyna ten obraz jest no troszkę nieczytelny, zaczyna się rozmywać. Ale dalej chłopaków widać dość wyraźnie, ciepło się ładnie odkształca, ale jak widzicie, no ilość zakłóceń, którą mamy w obiektywie, no jest sporo większa. A chłopaki tam siedzą i nawet repliki mają ze sobą, żeby było bardziej realistycznie. Powiększyłeś razy ten? Tak, razy dwa. Dobra, to przeskoczymy na razy 3. O, mamy razy 3. O, widać jak ktoś się składa z karabinkiem. Dobra. Dobra, i razy 4 teraz obraz. No to już powiem szczerze, już teraz jest mało czytelnie ten obraz. Widzicie? Te ludki to jest dosłownie teraz to już kilka pikseli. Co prawda. Jak Minecraft. Już u ojca to obstawiam, że dużo wyraźniej, znaczy dużo jest większe powiększenie na tym ustawieniu niż u mnie, ze względu na jednak to bazowe powiększenie większe. Ale ja dalej jestem w stanie ich zidentyfikować. Ja widzę, że nawet, że mają replikę, nie? Więc nie ma tragedii. Dobra, teraz się chłopaki przemieszczają, idą. Dobrze. Skradają się. Teraz jestem na jedynce powiększeniu. Wchodzą między drzewa, zaczynają nam znikać. Ale gdzieś pomiędzy tymi drzewami ładnie ich widać, nie ukrywam, jak tylko się tam gdzieś wychylają. To pamiętajcie, że to jest około 100 metrów odległości w tej chwili. Może ciutkę mniej. Nie wiem, czy oni się teraz od nas nie oddalają, bo tam jest dalej droga. I oni tą drogą się przemieszczają. Kurde, no ładnie to wygląda, przynajmniej w tej mojej. Zrobiłem teraz zoom razy 1. Znaczy razy 2, powiększyłem sobie. Drzewo mamy. No, u mnie właśnie też wleźli za drzewo. Jeszcze powiększymy, jeden się kampi. Jeden się przemieszcza. Ja teraz razy 3 kliknąłem już, nie? Przykucnął. Cześć, bo w kamerę wychodzę. Jest teraz maksymalne powiększenie. No tutaj na maksymalnym to już kurde mam ciężko ich znaleźć, nie? Razy 4, no. A gdzieś tam przy tych drzewkach ładnie się wychylają. Dobra, wracam do razy 1, bo to jest chyba najczytelniejsze. O, zbliżają się, podchodzą. Teraz synu jest na odległości około 50-60 metrów od nas, może 70. No, Sajko mi gdzieś zniknął. Jest. No, widać to naprawdę spoko.
Dobra. I to chyba tyle, co mieliśmy do pokazania. Ja wam teraz jeszcze zrobimy taki myk. Ja założę killflasha. Taki druciany, on jest trochę w słabej kondycji, nie ukrywajmy. Ale ja go założę. Tak tylko go tutaj wsunę. I zobaczymy, na ile on przeszkadza. Myśmy już sprawdzali, że on dalej przez niego widać, ale widać troszkę gorzej. Wada mi ten killflash. Nie wiem, czy jak tutaj paluchem go będę trzymał, czy to będzie ok. Ojej, dobra. No, dużo gorzej widać. Niestety, ale zamazuję obraz dość wyraźnie. Dalej widać obiekty w środku. Widzicie? Chłopaki się od nas oddalają, są teraz na około 100 metrów, naprawdę takich gęstszych krzaczkach. Ja ich dalej widzę, ale z tym killflashem jest dużo, dużo słabiej. Wyjmę go. No i zobaczcie, to różnica w obrazie jest... Tak? A ja ich widzę całkiem wyraźnie. Tak, wyszli z krzaków, ale przez te krzaki całkiem, powiedziałbym sobie szczerze. No takich nie widzę. No takich w ogóle nie widzę. Gołym okiem. To jest odległość około 80-100 metrów teraz do nas, mniej więcej. I skracają do nas. Od Azji dopiero widać gołym okiem. Ja jeszcze zrobię zooma. No na tym zoomie to od razu widać, że jakość spada. Tego obrazu nie ukrywam. No. Znaczy w tej kamerze bardzo ładnie widać tło. W tej tańszej trochę gorzej tło widać, nie? No. No a teraz wychodzą na czysto to ten. Czekaj, wyłączę powiększenie. Albo tam na maksie tak wygląda Psycho. Tak jest ciepły. Kurde, ale na tym... Teraz wyszli na dość otwarty teren i tutaj już widzę, że... Już nawet u mnie ta kamera słabiej dobiera tło. Teraz widać, że się zmienia podświetlenie. Ale można naprawdę... Tyle, nawet karabin widać. No to jest jakieś, nie wiem, 50 metrów od nas, 40, jakoś tak. No, starczy panowie, chyba. No, teraz przytrzymujemy, wyłączamy sobie. Tylko tam trzeba włączyć Wi-Fi w ustawieniach, zaraz ten. Bo nie wiem, ojciec chyba na koniec nie zapisał pliku, nie? No i to chyba byłoby tyle, jeżeli chodzi o testy tych urządzeń. Wyłączamy obydwie zabawki. Tak to tak mniej więcej wygląda obraz, taki realny w tych urządzeniach. W 19 od Infileia i w 25 od Infileia. Co prawda, nie ukrywam, że te lunetki my nie mamy za dużego doświadczenia na razie. To jest taka pierwsza recenzja pokazowa, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Ja na razie wypowiadam się tylko tyle, co z takiego doświadczenia tutaj, co się pobawiliśmy, więc będę dogrywał jeszcze jedno podsumowanie. Będziemy do tego filmu dogrywać podsumowanie jeszcze po samej grze, kiedy my z Psycho, bo Psycho będzie biegał z 19, ja będę biegał z 25, my tych kamerek czy lunetek, nie wiem jak to nazwać, czy celowników poużywamy, potestujemy i wtedy na bazie tej naszej wiedzy dopiero nagramy wam podsumowanie, jakie faktycznie mamy wrażenia co do użytkowania tego w grach ASG. To będziemy grać w dzień, nietypowo w nocy, ale tutaj w takiej porze jesiennej, więc jest ogólnie dość chłodno, więc te lunetki nie będą miały za dużego problemu, jeżeli chodzi o dobór temperatur, oświetlenia i tak dalej. Jeżeli mi się uda, to wrzucę wam tutaj też jakieś urywki do tego, jak nam to szło. Oczywiście pojawią się oddzielne filmy na ten temat, a w tej chwili, cóż, zapraszamy na troszkę cierpliwości, gdyż dopiero jak wyrobimy sobie takie własne opinie, poużywamy, to chciałbym wtedy nagrać już podsumowanie i wtedy nagram je prawdopodobnie razem z Psycho po strzelaniu, żebyśmy mogli się lepiej troszkę wypowiedzieć. I tutaj powinien być dział, a raczej część filmu, w której
opowiadam własne wnioski, co zrozumiałem, czego nie zrozumiałem, jak nam się użytkowało, nasze wrażenia z użytkowania termo podczas gry, bo film już z gry, pierwszy film z gry był, z lunetą 25, był w środę, więc go już widzieliście, a jeżeli nie widzieliście, no to tam możecie zerknąć, jak to faktycznie wyglądało. Tylko że ja nagrałem te podsumowanie, jest ono strasznie długie. Naprawdę długie. I jest to po prostu moje gadanie, siedzenie i gadanie, więc niekoniecznie chciałem to wrzucać tutaj na koniec filmu. Uznałem, że zrobimy to w dwóch filmach. Czyli dzisiaj, w sobotę, idzie filmik pierwszy, który teraz widzicie. A jutro o tej samej godzinie, czyli też o godzinie 12, pójdzie filmik drugi z moimi wrażeniami i takim opisem całego tego testu, jak nam to poszło, jakie wnioski, co, jak, dlaczego, co daje z tym fantem i tak dalej. Więc to jest takie, niestety, tak to dzielimy. Po prostu byłoby to strasznie długie, te wnioski, to trochę się nagadałem, nie ukrywam. Chyba tym będziemy dzisiejszy film kończyć, więc cóż nam pozostaje. Jeżeli macie oczywiście jakieś pytania, jeżeli chcecie o coś zapytać, dopowiedzieć, chcecie po prostu coś zasugerować może używacie termo, macie coś więcej do powiedzenia nam, podpowiedzieć chociażby, to serdecznie zapraszam do komentarzy. Ja to jak zawsze czytam, staram się odpowiedzieć, uzupełnić, a chociażby rozszerzyć swoją własną wiedzę, więc serdecznie tam zapraszam. No to wypada teraz podziękować. Przede wszystkim dziękujemy sklepowi Tamet, który nam udostępnił te dwie zabawki, bo nie ukrywam, że z własnej kieszeni raczej bym nie kupił, a już na pewno nie dwa. I prawdopodobnie kupiłbym coś tańszego i tak dalej, bo po prostu mnie fizycznie nie stać, a tak dzięki takim możliwościom mogliśmy sobie sprawdzić, wyrobić jakąś własną opinię, zastanowić się nad tym, co faktycznie potrzebujemy, jeżeli będziemy chcieli kupić to, co w pierwszej kolejności i tak dalej, i o tym będę gadał w jutrzejszym filmie, więc jeszcze raz bardzo dziękujemy za udostępnienie sprzętu, udostępnienie nam sprzętu i możliwości pobawienia się tym sprzętem. Dziękujemy oczywiście Wam wszystkim za oglądanie i zapraszamy na jutrzejszy film, czyli część drugą, podsumowującą. I dziękujemy też oczywiście patronom za wsparcie kanału. No i co? Do zobaczenia wkrótce, czyli jutro.